Modest jest człowiekiem utalentowanym, lekko zakręconym. Można powiedzieć, że jest rewolucjonistą polskiej kuchni. Tak jak trochę Picasso w malarstwie. Pamiętam każdą wizytę w atelier u Wojtka. Za każdym razem dotykała ona tak pięknie wszystkich zmysłów, że trudno zapomnieć. Modest Amaro sprzedał restaurację, sprzedał dom i poszedł w religię. Oszalał. Nazywam się Wojciech Modest Amaro i moją pasją nieustająco jest gotowanie. Modest Amaro, światowa wizytówka polskiej kuchni. 10 lat temu dokonał historycznego osiągnięcia, zdobywając pierwszą dla polskiej restauracji gwiazdkę Michelin, która towarzyszyła mu przez 8 lat. Dwa lata temu znalazł się w gronie 40 najlepszych szefów kuchni świata, wyróżnionych przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną w Paryżu. Ostatnio szef kuchni i restaurator znacznie odmienił swoje życie. Zamieszkał na farmie. Owszem, covidowo zamknęliśmy restaurację, no nie dało się prowadzić w tych obostrzeniach i z tą jakością, który, z tym profilem restauracji, który ja miałem, no to po prostu nie dostaliśmy szansy na przetrwanie. To znaczy, że pożegnałeś się ze swoją pasją? Nie pożegnałem się z moją pasją ostatecznie, natomiast ten czas też covidowy był takim dobrym czasem zresetowania, przewartościowania kilku rzeczy. I teraz myślę, że ta gastronomia owszem pojawi się, tu mam przygotowaną profesjonalną kuchnię i w jakimś wymiarze wystartujemy. To wszystko się na talerzu znajdzie? To wszystko tak. No część się suszy w stodole. To już jest jesiennie, to już jest mało, ale... Część została już przerobiona, przetworzona, oliwy łąkowe takie robimy. Uciekliście z Wilanowa, uciekliście z miasta, można powiedzieć też z show biznesu. Jak wam z tym? Wspaniale. Dzisiaj przede wszystkim jest taka różnica, że mamy ze sobą większy kontakt, taki po prostu fizyczny, codzienny. Jemy razem śniadania, jemy razem obiad, co nie było oczywiście normalne wtedy, kiedy pracowaliśmy w atelier. Tutaj jest inna też praca codzienna, natomiast przynosząca niesamowitą radość, niesamowitą satysfakcję. To połączenie z naturą, ze zwierzętami, no tu się odnajdujemy. Tak to jest nasze miejsce na ziemi zdecydowanie. Oprócz okazałej farmy, państwo Amaro postawili koło domu kaplicę, do której co tydzień zapraszają wiernych. To konsekwencja ich nawrócenia. Prestiżowa restauracja, dorobek, już nie mówię o materialnych kwestiach. Ale pustka, pustka. Kładzie człowiek głowę na poduszkę i czuje jakiś taki rodzaj niespełnienia, braku jednak mimo wszystko radości, braku szczęścia. To życie Bajamaro, 40-paroletnie, to już znałem i ono nie przyniosło mi tego wypełnienia, tej radości. Poznanie relacji z Bogiem absolutnie żywej poprzez Słowo, poprzez Eucharystię przede wszystkim zmieniło mnie jako człowieka w stosunku do drugiej osoby. Przestałem być egoistyczny, przestałem zapatrywać się tylko w obsesyjną perfekcjonizm mojej pracy i te wszystkie inne elementy, więc to naprawdę jest wielopłaszczyznowe uzdrowienie, tak bym to powiedział. Jakim największym cudem zostaliście obdarzeni, bo mówisz, że to wpływa też na twoją drogę teraz? Ja myślę, pierwszy cud naszego nawrócenia jest gigantyczny. Jest początkiem wszystkiego dla nas. Uzdrowienie mojej żony z nowotworu jelit. Ogromna łaska. Tylko tyle mogę powiedzieć. I po prostu mam nadzieję, że tym wszystkim też możemy się dzielić, bo mam świadomość, że to nie jest tylko dla nas.